Dzień dobry wszystkim, Paweł z tej strony, witajcie w tym przedostatnim wideo na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie mówić o giełdzie Probit, którą mieliście okazję już widzieć kilkukrotnie na moim kanale, z tego względu, że pojawiają się tam naprawdę ciekawe projekty, jeśli chodzi o kryptowaluty. Ostatnim m.in. Smartki, czyli nasz polski projekt. Pokażę Wam dzisiaj dokładnie, jakie są nowe promocje, które Wy możecie sobie tutaj zgarnąć, ale też przygotowałem dla Was konkurs, o którym za chwilę będzie mowa. Na początku wylosujemy oczywiście osobę, która wygrywa wczorajsze 30 zł z wczorajszego wideo. Wystarczyło sobie wpisać hasło w komentarzu, polajkować to poprzednie wideo, zasubskrybować, więc wybierzemy tutaj pierwszą osobę, niech będzie Kryptokrecik, zaserduszkuję, wygrywasz 30 zł, odezwij się do mnie na priv, a wszystkie osoby, które jeszcze nie wiedzą, czym są kryptowaluty, możecie to zrobić, dowiedzieć się tak naprawdę wszystkiego z mojego wideobooka Bitcoin, jak zacząć jeszcze przed nowym rokiem, zgarnąć sobie wiedzę, tak naprawdę edukację tego, co przyniesie nam przyszły rok. A teraz, tak jak mówiliśmy, zajmiemy się giełdą Probit, dzisiaj na 34 miejscu w rankingu największych giełd kryptowalut na świecie, także cały czas przesuwa się ku górze. I tutaj też macie bardzo fajną infografikę, bo jak sami mogliście widzieć, Probit ma swój wewnętrzny token, który ma po pierwsze używalność, i tutaj jest zestawienie wszystkich tokenów różnych giełd kryptowalut na świecie i jakby zwrot z samego posiadania tego tokena, z samego zakupu na początku roku, jakby porównanie ceny na początku roku, a zwrot w skali 11-12 miesięcy, bo to jest ranking z początku grudnia. Dzisiaj cena to tak naprawdę, gdzie to mamy, dzisiejsza cena to 34 centy, więc tutaj jest o tyle mała zmiana, że to nie jest już wzrost 280%, tylko ponad 330%, o ile gdzieś tam szybko liczę. Także zobaczcie, jak też jest duży potencjał w posiadaniu na samym początku tokenów danych giełd. Pojawiają się różne airdropy ostatnio giełd zdecentralizowanych, więc warto je odbierać. Warto robić sobie airdropy albo otrzymywać na początku takie tokeny czy kryptowaluty danych giełd. Ostatnio pokazywałem Wam z zdecentralizowanej giełdy Arano Network. Możecie sobie dalej odbierać po 100 tokenów i być może kiedyś w przyszłości też zobaczymy ciekawe ceny na takim tokenie, o ile on finalnie wyjdzie. Jak wczoraj, tak i dzisiaj konkurs do wygrania, kolejne 30 zł. Wystarczy tak jak wczoraj w komentarzu wpisać hasło giełda kryptowalut Probit, zasubskrybować sobie ten kanał, kliknąć dzwonek, dać łapkę w górę pod tym wideo, no i w kolejny wylosuję kolejną osobę, która wygrywa 30 zł. Ale już też wracając tutaj do samej giełdy, ostatnio myślę, że też Wam znajoma już tutaj ta zakładka Exclusive. Tutaj w tej zakładce sprawdzajcie sobie regularnie, bo pojawiają się fajne okazje kupna danej kryptowaluty 50% taniej i ostatnio można było zgarnąć Bitcoin na 50% taniej. Oczywiście te warunki, po pierwsze trzeba mieć ten ich wewnętrzny token Probit, który Wam tutaj pokazywałem, więc posiadając minimum 500 sztuk tokena Probit, możemy brać udział w tych ekskluzywnych wydarzeniach, no i kupować sobie adekwatną liczbę danej kryptowaluty 50% taniej, a później ją finalnie tutaj sobie sprzedać na tej giełdzie, więc zobaczcie, co jakiś czas pojawiają się ciekawe, fajne oferty. Tutaj zresztą też macie porównanie właśnie, jak to wygląda Probit Exclusive, a Syndicate na Crypto.com, jakby porównanie na plus dla Probit, z tego względu, że jest tutaj dużo mniejsze współzawodnictwo, dużo mniejsza konkurencja i możemy sobie tutaj po prostu spokojniej i dużo więcej zgarnąć danej kryptowaluty, też posiadając przede wszystkim ten wewnętrzny token Probit. Tutaj też macie w tej zakładce eventy, aktualne eventy, które się odbywają. Tutaj jest też ciekawy event, co prawda on trwa do jutra, więc być może uda Wam się jeszcze cokolwiek zrobić od dzisiaj do jutra. Tutaj do wygrania jest suma łączna 10 tysięcy dolarów. Jak widzicie, tutaj macie za poszczególne miejsce, które ewentualnie zajmiecie, wyznaczoną nagrodę maksymalnie 620 dolarów, najmniej 358, ale trzeba być w pierwszej 20 za to, że będziecie Wy i Wasi poleceni kupować sobie ich wewnętrzny token. Zobaczcie, jak oni bardzo fajnie, już też kilka razy Wam mówiłem, bardzo fajnie wykorzystują ten token i dzięki temu on faktycznie nabiera realnej wartości. Otrzymuje się tutaj punkty za to, że jeżeli wykupicie sobie kryptowalutę Probit, to za każdego Probita dostajecie jeden punkt i jeden punkt od każdego Waszego poleconego. Czyli jeżeli Wasz polecony, nie wiem, kupi 1000 Probitów, to on otrzymuje 1000 punktów i Wy również 1000 punktów. Możecie sobie zmaksymalizować te zyski z punktami, jeżeli dacie te Probity do stejkowania. Czyli jeżeli dacie jeden Probit do stejkowania, otrzymujecie 2 punkty. No i tak samo w przypadku z poleconych. Czyli jeżeli Wasz polecony zamrozi 1000 tokenów Probit, jakby będzie je stejkował, to on dostaje 2000 dodatkowych punktów i Wy również 2000 dodatkowych punktów. Nie mogłem znaleźć aktualnej listy, jak to wygląda pod względem, kto już jest na którym miejscu, ale gdzieś to na pewno będzie tutaj można sprawdzić. No, został tylko jeden dzień, więc to może być
dość utrudnione zadanie dzisiaj i jutro dla nas, ale jeżeli ktoś się czuje na siłach, może się tego podjąć. A tak naprawdę całą przygodę z Giedą Probit zacząłem tak naprawdę od tego IEO Smartki. Osobiście sam nie kupowałem tego projektu, on już jest dostępny tutaj na giełdzie, możecie go sobie kupować, tą kryptowalutę i sprzedawać. Jest to polski projekt, bardzo fajnie wchodzi w ogóle na rynek światowy. Przejrzyjcie sobie informacje na YouTubie. Tak jak mówię, no osobiście sam w niego nie inwestowałem, nie kupowałem żadnych tutaj tokenów, ale naprawdę życzę powodzenia, tym bardziej, że wywodzi się z naszego polskiego podwórka. Nie jestem w stanie też się rozdrobić na wiele projektów, nie chcę mieć tego też za dużo. Skupiłem się na innych projektach, które posiadam w swoim portfolio, ale mówiłem Wam kilkukrotnie o tym projekcie jeszcze wcześniej, kiedy można było sobie tutaj go kupić w przedsprzedaży. No teraz tak naprawdę można go kupić na giełdzie i z tego co wiem, od ceny startowej do ceny, która gdzieś tam się wykreowała po kilku dniach, to już tak naprawdę było razy 5, razy 6. Nie wiem jak to finalnie się teraz odbywa, w tym momencie cena około 14 centów, więc też można się tym projektem zainteresować, ale to pamiętajcie, też nie jest jakaś porada. Najpierw sobie sami zróbcie swój research, prześledźcie informacje, które pojawiają się na temat tego projektu. Jeżeli mu ufacie, jeżeli chcecie go wspierać, jeżeli wierzycie w powodzenie tego projektu i finalną, późniejszą jakąś cenę, to możecie go zawsze sobie tutaj gdzieś na tej giełdzie zakupić. No i wydarzenie, o którym tak naprawdę jest głośno od połowy tego roku, tak naprawdę Ethereum 2.0, czyli możliwość stake'owania swoich Ethereum, ale jest to utrudnione zadanie dla pojedynczych osób z tego względu, że żeby móc stake'ować Ethereum i otrzymywać w granicach 5-20% zwrotu w skali roku, trzeba mieć minimum 32 Ethereum. No zdaję sobie sprawę, że nie każdy może mieć w tym momencie 32 Ethereum, bo 32 Ethereum razy około $700 za sztukę, to jest $22,000 w sumie trzeba by było przesłać i wtedy stake'ować. Więc tutaj giełda Probit również otworzyła swój pool do stake'owania. Wystarczy, że przejdziecie sobie w zakładkę Go Staking, piszecie sobie kwotę, jaką chcecie stake'ować, no i możecie sobie tutaj zacząć stake'ować. Oczywiście informacja jest też taka, że trzeba sprawdzać, ile tak naprawdę możemy sobie tutaj na tym stake'owaniu rocznie zarobić. Z tego względu, że im więcej Ethereum będzie tutaj w poolu, ogólnie do stake'owania w Ethereum 2.0, no to ta nagroda roczna będzie obniżona. Ale pomiędzy 5-20%, tak jak tutaj też widzicie na tym wykresie. I tutaj też jest warunek taki od giełdy Probit, że to nie będzie mniej niż 1%. Czyli to minimum 1% w skali roku sobie zarobimy, a wszystko będzie zależało tak naprawdę od tego, ile Ethereum faktycznie będzie w Ethereum 2.0, będzie tutaj stake'owane, no bo im więcej tych Ethereum będzie stake'owane, tym mniejsza nagroda, jakby tutaj analogicznie. A jeśli lubicie sobie tradować i zgarniać jeszcze nagrody dodatkowo, tutaj aktualna opcja zawodów tradingowych na kryptowalucie Frontier, jest to projekt DeFi. Tutaj też macie listę osób, które już wytradowały, jaki wolumen wytradowały. Pierwsza osoba 45 tysięcy, a 17 tylko $5. Nagrody są do 20 miejsca, więc sami zobaczcie, czy warto sobie tutaj też podziałać. Jeśli oczywiście tradujecie, jeśli wiecie jak to robić, jeśli znacie ryzyko tego, że nie zawsze może Wam się to tutaj powieść i nie za każdym razem tutaj ta nagroda będzie jakby takim zwrotem dla Was, bo możecie tak tradować, że wygenerujecie, nie wiem, wolumen, załóżmy $100,000, ale tak naprawdę stracicie $100,000, ale możecie sobie w ten sposób spokojnie też tradować, żeby wygenerować jakiś zysk. Oczywiście to zostawiam osobom, które się na tym znają, które znają ryzyko, dla których nagroda tutaj jest też adekwatna do tego, co będzie ta osoba robiła ze swoimi środkami. Więc krótka informacja kryptowalut, które pojawiły się w ostatnim czasie tutaj na tej giełdzie, którymi możemy sobie handlować, kupować, sprzedawać, które są dostępne tutaj na tej giełdzie, w tym przypadku od 17-18 grudnia, czyli wcześniej wspomniane kryptowaluta Frontier, Qpay, Ether1, Allot, co tutaj jeszcze mamy, Dymemax, Drysselcoin i Yearn Ethereum Finance. I to tyle w tym dzisiejszym wideo. Przypominam Wam o kolejnym konkursie. Wystarczy w opisie wideo wpisać sobie giełda kryptowalut Probit, zasubskrybować sobie ten kanał, kliknąć dzwonek. W kolejnym wideo, tak jak dzisiaj, wybiorę kolejną osobę, która wygrywa 30 zł. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wideo. Na razie.